Znakomity przykład tego, jak kręte potrafią być drogi do świętości. Studia w Sankt Petersburgu, potem Politechnika, Powstanie Styczniowe, niewola, amputacja nogi, Akademia Sztuk Pięknych. Wreszcie religijny przełom w wieku ponad 30 lat. Od tego świętego również możemy się wiele nauczyć. Mamy do czynienia z człowiekiem, który swojej drogi szukał właściwie przez połowę życia. Potomek urzędnika wysokiej rangi, stypendium rządowe, elitarne studia w Rosji. Droga wybrukowana ułatwieniami i drogowskazami, a jednak zawiedziony takim politycznym życiem, szukał czegoś delikatniejszego, czegoś, co bardziej odpowiada jego duszy. Pasjonuje się malarstwem, daje sztuce przepiękne obrazy, aż wreszcie maluje arcydzieło, Ecce Homo, które podziwia się do dziś. I nagle przełom, zupełnie inny niż można się spodziewać. Po wykonaniu takiego obrazu robi się o nim głośno, tak jak po świetnej roli i zdobyciu zaskakującego Oscara wzrastają notowania poszczególnych aktorów. Kiedy wydaje się, że droga jest już obrana i Adam, bo właściwie tak ma na imię, widzi dla siebie przyszłość, decyduje inaczej. Wstępuje do zakonu, a potem finalnie tworzy swój. Robi na przekór życzeniom świata, bo czuje, że został powołany. Kolejna, prawie egzotyczna rzecz, która powinna być codziennością chrześcijanina, a jest jakby zapomniana. Poświęcił wszystko, żeby być z tymi, z którymi my spotykać się nie chcemy. Przesiadamy się z autobusów, odwracamy głowy i ciągle myślimy, że jesteśmy dobrzy i święci. A nasza sporadyczna jałmużna jest właśnie tym, co święty brat Albert potępiał. Bo jeżeli nie zaangażujemy się osobiście, to nie pomagamy, tylko głaszczemy swoje własne sumienia. Chrystus, nędzarz z Ecce Homo, został odnaleziony w obliczach prawdziwych nędzarzy na krakowskich ulicach. Człowiek, któremu nigdy niczego nie brakowało, a jeżeli już się pojawiał jakiś brak, to dzięki talentowi albo koneksjom mógł go zapełnić. Taki człowiek wychodzi na ulicę i żebrze. Gdyby był do tego zmuszony sytuacją, mielibyśmy dla niego rozumiejące współczucie. Ale nie był i dlatego darzymy go podziwem. Mamy do czynienia z duchownym, który żebrze, kwestuje po to, aby odciążyć innych. Robi to dla tych, którzy dotychczas byli zmuszeni do życia z jałmużny. Święty brat Albert dobrowolnie stał się nędzarzem. Czy my potrafimy się na to zdobyć, kiedy wymaga tego czyjeś dobro? Czy potrafimy prosić w czyimś imieniu,